Cześć, dzień dobry. Witajcie w nowym odcinku podcastu Książka w 5 pytań, prosto z Big Book Cafe MDM na Koszykowej. Bardzo Was serdecznie witamy, tych, którzy nas słuchają, oglądają po raz pierwszy i tych, którzy są z nami od dawna, w szczególności patronki i patronów, którzy są mecenasami tego pomysłu, podobnie jak właściwie wszystkich rzeczy, które w Big Book Cafe wyczyniamy, ale to właśnie dzięki Wam powstają te nagrania i dzielimy się z nimi z takim szerokim gronem słuchających, więc jesteście super, że wspieracie rzeczy, które są nie tylko dla Was. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Patrycji Dołowy, Pęknięte lustro, próba Adama Czerniakowa. Próba portretu nawet Adama Czerniakowa. A co ja powiedziałam? Próba Adama, ale w pewnym sensie, muszę to powiedzieć, też brzmi, że to jest pomyłka taka bardzo freudowska, dlatego że ta książka w zasadzie, gdybym miała powiedzieć, o czym jest, to jest o poddaniu próbie tego człowieka. O, świetnie. Dziękuję bardzo, że mnie tak inteligentnie wybroniłaś. To była Anna Król, która będzie odpowiadać na moje pytania. Ja się nazywam Paulina Wilk. Oczywiście książki, o którą pytam, nie czytałam. Dobrze, raz jeszcze Pęknięte lustro, próba portretu Adama Czerniakowa. To może, Ania, zacznijmy od tego, kim był Adam Czerniakow, bo myślę, że to nie jest nazwisko, które wszystkim wszystko mówi. Były o nim wcześniej książki, on się wcześniej w literaturze pojawiał. Czego w tych wcześniejszych portretach zabrakło, że Patrycja Dołowy do niego wraca, no i co jej się tutaj udaje? Adam Czerniaków to jest, to był człowiek, ale jest, bo no bo tak to jest z tymi postaciami, które przechodzą do historii, że wydaje nam się, że w zasadzie mamy do nich dostęp na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wpisać w Google'a wybrane nazwisko, no i ten człowiek jest właśnie na to wyciągnięcie ręki czy klawiatury. Adam Czerniaków był w czasie wojny, bo w zasadzie ta opowieść też Patrycji Dołowy kręci się wokół czasu od września 1939 roku do lipca 1942 roku. W tym czasie był prezesem tak zwanego, nazwanego przez Niemców Judentratu, czyli Rady Żydowskiej. A mówiąc kolokwialnie, był takim przewodniczącym, prezesem czy rodzajem prezydenta getta warszawskiego, po prostu dzielnicy warszawskiej, dzielnicy żydowskiej, przepraszam, w Warszawie. Oczywiście żadna z tych wymienionych przeze mnie nazw to nie była nazwa nadana, raczej to, w jaki sposób się o jego stanowisku czy jego funkcji mówiło. No ale oczywiście też Adam Czerniaków nie wziął się tam przypadkiem i znikąd. Kiedy obejmował to stanowisko, był mężczyzną już prawie chyba 60-letnim, na pewno ponad 50-letnim. No więc ta jego droga do tego momentu, kiedy staje na czele Rady Żydowskiej, była dość długa. On przed wojną należał do grona tak zwanych działaczy, społeczników, osób, polityków także, osób poświęcających się w dużej mierze właśnie temu, żeby wspierać społeczeństwo, żeby brać udział żywy, aktywny w tym, jak ono funkcjonuje. On pochodził z takiej, i to może dodam na początku, bo to ma wpływ właściwie na całą tę opowieść, on był, pochodził z rodziny żydowskiej, ale zasymilowanej, więc był jednym z tych Żydów, o których mówi się czasem również kolokwialnie, że stoją trochę w takim rozkroku pomiędzy swoją historią żydowską a polskością. I on właśnie takim człowiekiem był. I odpowiadając na dalszą część Twojego pytania, rzeczywiście nie jest to zupełnie pierwsza próba portretu tego człowieka. Przede wszystkim były dotychczas wydane i opracowane jego dzienniki. Można je czytać. Wydaje mi się, że cały czas chyba w tym pierwszym podstawowym opracowaniu, które się ukazało w Polsce w latach 80. Natomiast opowieści o Czerniakowie funkcjonowały w zasadzie wciąż w pewnej jednej, bardzo konkretnej, przyjętej lata temu narracji, w której pojawiały się takie określenia jak zdrajca, jak tchórz, jak kolaborant. I Patrycja Dołowy stawia hipotezę, że jest inaczej. I próbuje tę hipotezę nam jakoś prezentować i popierać konkretnymi argumentami, ale robi to w sposób bardzo, myślę, uczciwy, transparentny i mądry,
nie stając ostatecznie po żadnej ze stron. To nie jest pierwsza książka Patrycji Dołowy związana z czasem Holokaustu i tą tematyką. Ona jest dość doświadczona w budowaniu tych opowieści. Powiedz, jak to robi tutaj, bo czy to jest taka próba portretu, no właśnie złożona z czego? Z archiwów, z głosów różnych ludzi? Jak tego Czerniakowa poznajemy? Patrycja Dołowy rzeczywiście można by powiedzieć, że jest taką specjalistką w korzystaniu ze źródeł słownych, z opowieści mówionych, ze źródeł rozproszonych, z tego, co nie jest takim podstawowym narzędziem, czy też, nie wiem, materią badaczy. I bardzo często te jej opowieści, te jej książki są tkane z maleńkich fragmentów. Ja to bardzo lubię, sama taką metodę często stosuję w swoich książkach. Uważam, że ona jest również narzędziowo przydatna, bo często pozwala dotrzeć w miejsca, w które trudno byłoby dotrzeć właśnie taką drogą bardziej oczywistą. W tym przypadku jest podobnie. Przede wszystkim na warsztat Patrycja Dołowy bierze dziennik Adama Czerniakowa, który prowadził od chyba 6 września 1939 roku do dnia swojej śmierci, czyli 23 lipca 1942 roku. To jest bardzo taki specyficzny materiał. To nie są dzienniki takie, jakie znamy, nie wiem, z zapisków Zofii Nełkowskiej, czy Marii Dąbrowskiej, czy Jarosława Iwaszkiewicza, czyli bardzo, bardzo takie rozbuchane zapisy, opowieści, analizy. To jest raczej wybitnie skompaktowane dzieło, bardzo krótkie zdania, często poprzez to właśnie, że wydają się takie ułomne literacko, to bardzo takie poruszające i mocno działające. Sam Czerniaków mówił, dzielił się ze swoimi współpracownikami, swoimi bliskimi takim planem, żeby te swoje zapiski po wojnie opublikować, opracować i opublikować, pewnie w formie jakiejś bardziej rozbudowanej, ale są one też takim, wydaje mi się, sposobem na przetrwanie poprzez zapisywanie rzeczy, które wydają się, nie wiem, jakiego słowa tutaj użyć, jakby dość surrealistyczne, zupełnie jakby nieprzystające do tego, jak nauczyliśmy się żyć, kompletnie jakby takie nieprzewidywalne, trudne do ogarnięcia. I on poprzez właśnie te krótkie, takie lakoniczne zapiski stara się z nimi radzić, prowadzi ten dziennik regularnie, codziennie coś notując właśnie przez cały ten okres prawie 3 lat. To jest dość niesamowite, że człowiek piszący w tak straszliwej sytuacji jednak jest niewyzbyty nadziei, że te manuskrypty przetrwają. Ale powiedz, czy tę jego perspektywę Dołowy jakoś uzupełnia? Są jakieś głosy innych ludzi? Ktoś inny na niego patrzy? Ktoś inny nam go opowiada? Rzeczywiście, ja tak skupiłam się na tych zapiskach, bo one chyba są też nadal dla osób, które je czytają, które do nich zaglądają, choć były lata temu publikowane, wciąż jakieś takie bardzo, bardzo żywe. Ale Patrycja Dołowy oczywiście nie poprzestaje na dzienniku. Korzysta też, tak jak powiedziałam, ze źródeł mówionych. W związku z tym, że od lat zajmuje się historią Holokaustu, to też bardzo wiele rozmów ona już w swoim życiu przeprowadziła. I czasem do nich też wraca, co jest ciekawe. Zresztą, kiedy rozmawiałyśmy o tej książce, to powiedziała, że pracując nad Pękniętym Lustrem rozmawiała z synową Czerniakowa, znaczy inaczej, wróciła do nagrania z synową Czerniakowa, z którą rozmawiała lata temu. I powiedziała mi bardzo ciekawą rzecz, to też trochę może coś jakby pokazuje na temat naszego sposobu w ogóle postrzegania rzeczywistości i zapamiętywania. Powiedziała mianowicie, że kiedy wtedy z nią rozmawiała, to tamta pani sporo mówiła o Czerniakowie, choć rozmawiała o czymś innym, a mówiła rzeczy najczęściej trudne i nieprzyjemne,
A Patrycja nigdy nie wpadła w ogóle jej do głowy taka myśl, żeby zapytać dlaczego, albo żeby w ogóle się temu jakoś zadziwić nad tym, zatrzymać. Po prostu przyjmowała to do wiadomości, bo taka była narracja. I teraz, kiedy do tego wróciła, to mówi, że była po prostu wstrząśnięta takim swoim brakiem reakcji wtedy. To znaczy, że w ogóle jej nie przyszło do głowy, żeby jakoś się zastanowić, dlaczego ona w ten sposób go postrzegała. I z tych źródeł też korzysta właśnie po tych latach, wracając do nich i słuchając raz jeszcze tamtych rozmów, ale nie tylko. W tej książce też pojawiają się cytaty z osób, które przetrwały Holokaust, które wyszły z getta warszawskiego, między innymi z bojownikami powstania w getcie warszawskim. Oczywiście pojawia się tam chociażby świadectwo Marka Edelmana, ale także wiele, wiele innych. No i są też takie fragmenty, które są chyba najbardziej osobiste i takie najbardziej z tu i teraz, kiedy